Witamy po przerwie. Chwilę jeszcze poczekamy. Mieliśmy małe problemy, ale jesteśmy już z powrotem. Poczekamy, aż się troszeczkę ludzi zbierze. Musimy sobie chwilkę poczekać. Poczekamy jeszcze kilka chwil. Słuchajcie, mieliśmy przerwę techniczną, to znaczy, że w trakcie rozmowy z osobą ujętą przez nas dosłownie kilka chwil temu, praktycznie w stolicy Wielkopolski, przerwał nam rozmowę jego tato i troszeczkę musieliśmy tutaj inaczej dzisiaj poprowadzić tego live'a ze względu na to, że dostarczono nam w tym momencie takich informacji, które nami wstrząsnęły. Okazuje się, że Gracjan, do którego dzisiaj przyjechaliśmy w okolice Poznania, był już karany z artykułu 200. To prawda, Gracjan? Tak. Głośniej, Gracjan. Ile siedziałeś? 4 miesiące. Gracjan odsiedział 4 miesiące. I ta sytuacja właściwie nam się troszeczkę skomplikowała ze względu na to, że to no niecodzienna sytuacja. Bo dostać nauczkę i nie wyciągnąć konsekwencji, no to jest taka sytuacja dla nas... nie do przyjęcia. No, co chciałbyś powiedzieć z Gracjan w tej sytuacji? Widziałeś, co się stało przed chwilą z twoim tatą? No, tak, widziałem. Jest bardzo smutno. Skrzywdziłeś tatę, skrzywdziłeś mamę, bo tato twój teraz najbardziej martwi się o to, że mamie się coś stanie, tak? Że po raz kolejny ktoś po ciebie przyjeżdża i skrzywdziłeś dzieci w internecie, a chyba największą krzywdę wyrządziłeś sobie w tym momencie, bo nie dość, że robisz po raz kolejny to samo, to znaczy, że absolutnie nie obruszyły cię te miesiące izolacji od rodziny na przykład, potwierdzisz, że kochasz rodziców, no to jeszcze zostawiasz ich tutaj samych z taką myślą, że syn jest pedofilem. Mało rozmowny jesteś. W sieci jesteś bardzo rozmowny. Mamy na ciebie 3 albo 4 dyski, a dzisiaj milczysz. Nic nie nauczyła cię ta odsiadka? Nauczyła. No i czego cię nauczyła? Jeżeli mówisz, że cię nauczyła, powiedz nam czego, bo nam tutaj się sytuacja ewidentnie nie zgadza. Nauczyła cię, ale piszesz dalej. A to już łzy nie pomogą, Gracjan. Tutaj nie ma łez, tutaj są chyba... Suche łzy. No suche wiem. Łzy. Co, wpadłeś, nie? Tak. Gdybyśmy nie przyjechali tutaj dzisiaj, to pewnie jeszcze dzisiaj byłoby kilka innych czatów, co? Nie. Mhm. Powiedz, jak ty się teraz czujesz z tym wszystkim? Źle. Źle się czujesz. Co to znaczy, że się źle czujesz? Że źle się czujesz, że wiesz, że dzisiaj wyjdziesz tam w kajdankach? Spod własnego domu na oczach twojej rodziny, czy źle się czujesz dlatego, że jest ci nagle przykro, że pisałeś do dzieci takie sprośne teksty? Że chciałeś uczyć seksu? Że pisałem, że źle się czuję, bo pisałem i że dzisiaj mnie zabolą. No ale co, pierwszy raz też tak było? Też było ci przykro? Tak. A, czyli trzeci raz, nie daj Boże, też ci będzie przykro? Nie, już... Co, ja myślę, że chyba pora skończyć live'a. Teraz najważniejsza kwestia, porozmawiać z rodzicami Gracjana, bo oni są totalnie roztrzęsieni tą sytuacją. Dobrze, kochani, to dziękujemy za obecność i zapraszamy na następne live'y. No, będzie się dzisiaj działo.